Witryna Społeczności Pisarskiej Świata Fundacji SCP istnieje od prawie 12 lat. Przez ten czas użytkownicy wypełnili fikcyjne uniwersum wieloma różnymi organizacjami, które mają cele podobne albo różne z samą fundacją. Z czasem jednak pojawiła się taka organizacja, która była inna niż wszystkie. Nikt nie wie o niej nic, a wszystkie informacje, które o niej mamy, są niewystarczające albo sprzeczne. Może być międzywymiarowym bytem, który dąży do przejęcia całego świata, grupą ludzi, którzy stworzyli maszynę nie do zatrzymania. Może być wcieleniem samego starego boga Yaldabaoth, ale przede wszystkim jest fabryką. Ja jestem Pio, a dziś spróbuję wam przedstawić, czym jest fabryka. Na początku szybko streszczę wam, co już wiemy o samym bycie fabryki. Wspomnę o paru faktach z opowiadania SCP-001 o tej samej nazwie, dorzucę kilka smaczków, o których możecie nie wiedzieć, później przejdziemy do listy przykładowych obiektów fabryki, bo w sumie tylko tak się dają poznać. A na koniec zostawiam dla was specjalnie zestawienie opowieści i teorii, co do tego, czym jest fabryka. Zapnijcie pasy i otwórzcie uszy. Zaczynajmy. Tak zwana fabryka jest najpewniej najbardziej tajemniczym GOI na stronie SCP. Nie ma nic faktycznego, nic namacalnego na jej temat. Nie ma fizycznej formy ani motywu. Nie ma nawet nazwy, jak choćby firma Dr. Wondertainment. To po prostu fabryka, która tworzy masowo anomalie. Wszystko to zostało opisane celowo, zarówno w uniwersum, jak i w stylu pisania artykułów. Organizacja ta ma być okropnie niejasna w swojej historii i jak najbardziej utajona. Na samym początku nie było nawet żadnej fabuły przygotowanej dla fabryki. Sama myśl o tym, że coś pompuje do naszego świata te wszystkie przedmioty, była przerażająca. Najstarszy obecny dziś na stronie artykuł traktujący o fabryce to Natychmiastowa dziura, autorstwa Elana, napisany 27 lipca 2008 roku i było to dokładnie to, co mówi nazwa. Parę pudeł okrągłego, czarnego materiału, który po przyłożeniu do jakiejś tekstury tworzy w niej dziurę. Podpisano produkt fabryki. Po dziele Elany przyszło wiele innych. Bardzo zaangażowany w tworzenie obiektów fabryki był sam dr Bright, jeden z najstarszych administratorów SCP-Wiki. On też głęboko rozwinął historię organizacji i jako pierwszy przedstawił jedną z możliwości, czym jest fabryka. Mianowicie według niego jest ona SCP-001. Jest czymś, co stworzyło wiele innych obiektów anomalnych i wysłało je w świat, a założyciel samej fabryki podpisał pakt z demoniczną siłą z innego wymiaru, by użytkowanie tych anomalnych rzeczy karmiło jego i fabrykę. Ten temat omówiłem w filmie o SCP-001 doktora Brighta, więc zajrzyjcie do niego, tu nie będę się nad tym aż tak rozwodził. Po Brightie przyszło wiele innych interpretacji fabryki i dochodziły nowe smaczki na jej temat, jednak nadal dla większości pozostawała tym, czym była wcześniej. No właśnie, niczym konkretnym. Jeśli spytasz 10 różnych osób, czym jest fabryka, otrzymasz 10 różnych odpowiedzi. A w zasadzie 12. Ale o tym powiem kiedy indziej, bo nawiązuję tutaj do opowiadania 12 opowieści o fabryce, które jeszcze bardziej miesza czytelnikom w głowach. Fundacja sama nawet nie jest pewna, czy rzeczywiście gdzieś tam się znajduje jakaś fabryka. Nikt jej nie widział na własne oczy, a agenci dostają po prostu obiekty z logo fabryki naklejonym na nich. Tak więc, to czym jest fabryka podlega naszemu własnemu kanonowi. Tak samo jest ze wszystkimi innymi GOI, z tym, że tutaj mamy większą różnorodność teorii, ze względu na małą ilość informacji na jej temat. Tak jak każda organizacja ma swój motyw, tak tutaj go brak. GOC zabija Ketery, Marshall, Carter and Dark sprzedają artefakty, Rebelia to terroryści, Arwick Hulliet to artyści, a fabryka... robi rzeczy. Nie znamy powodu, ale robi rzeczy, które mają jakieś pokrętne zastosowanie, ale na pewno nie są to przedmioty z tego świata. Krótko mówiąc, większość kanonów zgodzi się z tymi paroma faktami. Fabryka tworzy na kształt nowoczesnej produkcji, na masową skalę, obiekty, które łamią ustalone prawa fizyki. Obiekty te są niskiej jakości i wysoce destrukcyjne dla ich użytkowników. Obiekty te są produktami o konkretnym, ustalonym wcześniej sposobie użytku. Fabryka jest niezdolna bądź niechętna do reklamowania się. Nie obnosi się ze swoją działalnością. Pracownicy fabryki cierpią i w jakiś sposób są zarażani rdzą. Jeśli osoba doktora Wondertainmenta jest namacalną osobą, a nie tylko firmą, ma ona powiązania z fabryką. To teraz, mając w pamięci to zestawienie, przedstawię wam parę obiektów SCP, które rzucą odrobinę światła na koncept tej organizacji, w szczególności kwestii Wondertainmenta i rdzy, a później rozwinę te tematy w formie konkretnych teorii. Na pierwszy ogień weźmiemy SCP-1200, czyli odrobina smaku fabryki. Są to różnorakie gumy do rzucia, a każdy ich smak różni się efektami, które wywołują na konsumencie.
Zielona guma pozbawia testera smaku na 28 godzin. Żółta sprawia, że zaczyna się świecić białym światłem, mocą 40 tysięcy lumenów przez 20 minut. A ciemnoniebieska sprawia, że w okolicy testera pojawia się 6 mrocznych, humanoidalnych postaci, które są najpewniej duszami ludzi, z których zrobiona została wcześniej guma do żucia. Fundacja odkryła ten przerażający fakt w 2003 roku, w którym to odnalazła ośrodek, w którym postacie zrobione z żelaza pokrytego rdzą wytwarzały niebieską gumę, a do jej zrobienia wykorzystywały zwłoki niedawno zmarłych osób. Kolejnym skipem na liście jest SCP-1004, porno z fabryki, autorstwa doktora Brighta, które zmusza swoich użytkowników do wyszukiwania coraz to bardziej niepokojących i skomplikowanych spełnień jego ewoluujących fantazji seksualnych. Tutaj nie ma za dużo do powiedzenia, ale pokazuje to, że fabryka w pokrętny sposób pomaga swoim konsumentom, jednocześnie im szkodząc. Dalej kolejny SCP Bright, a tym razem SCP-894, czyli zestaw figurek trzech małpek. Jedna z zasłoniętymi oczami, druga z zasłoniętymi uszami, a trzecia z zasłoniętymi ustami. Fabryka wyprodukowała ich okropnie dużo, a spojrzenie na którąś z nich automatycznie zabiera ci dany zmysł na 24 godziny. Figurki z zakrytymi uszami były używane przez grupy anarchistów, którzy pozbawiali ludzi słuchu. Małpki z zasłoniętymi ustami zostały znalezione w biurze reklamacyjnym jakiejś firmy, a figurkę z zasłoniętymi oczami znaleziono w posiadaniu seryjnego gwałciciela, zwanego teraz D-894. SCP-1056 to minutnik kuchenny, który po odpowiednim ustawieniu pomniejsza albo powiększa przedmioty i stworzenia żyjące. Jednak pewnym kosztem, czy to utrata zdolności umysłowych, czy paru wewnętrznych składników, przy tym produkcie zdecydowanie można liczyć na efekty uboczne. Mam jeszcze na liście dwa obiekty SCP, ale je omówię za chwilkę, bo są bardzo ważne dla kontekstu teorii, które teraz wam przedstawię. Ustaliliśmy więc to, co mówiłem wcześniej. Produkty fabryki są teoretycznie rzeczami, które można by używać na co dzień, w ten czy inny sposób. Ale ich makabryczne historie czy efekty uboczne po prostu sprawiają, że zwykły człowiek by się tego nie tknął. To nas prowadzi do pierwszej i w sumie najbardziej oczywistej teorii co do organizacji, jaką jest teoria o najzwyklejszej w świecie międzywymiarowej fabryce, która produkuje przedmioty codziennego użytku. Tak, to brzmi całkiem normalnie jak na standardy fundacji. Według tej teorii, która pojawia się dość często na forach pokroju Reddita, albo choćby samej SCP-Wiki, mówi nam, że fabryka jest tworem kapitalizmu, który rozwija swoje macki na inne wymiary i trafił w końcu do Ziemi. Jednak jego produkty są tak dla nas dziwne i przerażające, bo właśnie pochodzą z innego świata. W tym kanonie fabryka jest bytem, za którym stoją jakieś istoty. Czy to ludzie, czy inne formy życia, ktoś musi prowadzić tę wielką firmę. Inaczej sprawa prezentuje się w drugiej teorii, którą częściowo pokrywa SCP-001 doktora Brighta. Mówię tu o teorii, według której fabryka nie jest firmą, nie jest organizacją, a starym bytem, który powstał bardzo dawno temu i rozrasta się samoistnie. Jest jak plugawa kreatura składająca się z samego chaosu. W opowiadaniu Variations on a Schema przedstawicielka ortodoksyjnego kościoła zegarowego, czyli odłamu kościoła zepsutego Boga, spotyka się z reprezentantem fabryki, ociekającym rdzą stworzeniem, które sprawia, że wszystkim w pomieszczeniu włosy stają dęba. Fabryka miała sprzedać kościołowi jeden ze swoich produktów, specjalnie skonstruowany, by pomógł kościołowi w walce z kościołem maksuelizmu, czyli inną sektą zepsutego Boga. W opowiadaniu dowiadujemy się, że chaotyczne plany machiny fabryki nie są tym, co planowali wyznawcy McCane, a bardziej przypominają chaos, który reprezentuje Yaldabaoth, bogini Sarkistów, odwiecznych wrogów kościoła. Jesteśmy rakiem pomysłowości. Jesteśmy rakiem stworzenia. A czym jest rak, jeśli nie mięsem? Te słowa kieruje reprezentant fabryki w stronę zmechanizowanej kobiety. Jeśli wczytamy się w inne raporty i opowiadania, znajdziemy więcej dowodów w tej sprawie. Po pierwsze, w samym opowiadaniu SCP-001 fabryka powstała poprzez pakt z demonicznym bóstwem. Jej założyciel, James Anderson, oddał swoją duszę w zamian za prosperujący żywot mechanicznego bytu. Możliwe, że sama Yaldabaoth właśnie w taki sposób przystosowuje się do dzisiejszego świata, przyjmując postać swoich wrogów, wtapiając się w ich szeregi. Kolejna propozycja SCP-001, tym razem DJ Cactusa i Twisted Gears, o kryptonimie Zepsuty Bóg, przedstawia nam znów historię kościoła i fabryki, łączącą się i ostatecznie sprawiającą, że chaos i zezwierzęcenie fabryki zatruwa McCane, zatruwa Zepsutego Boga. Skoro mamy za sobą mniej więcej to, czym może być fabryka, to przejdźmy do zgoła innej teorii, mówiącej o jej powiązaniach.
W opowiadaniu A Shift at the Factory dowiadujemy się, że dr Wondertainment jest jej byłym pracownikiem i udało mu się z niej uciec, konstruując zabawki, które pozwoliły mu przebić się przez ogromne stworzenia, menedżerów, będących istotami z innego wymiaru, którzy nadzorowali bezlitośnie pracę w fabryce, karząc nawet najmniejsze nieposłuszeństwo, na przykład utratą dłoni. Po opuszczeniu fabryki Wondertainment stworzył swoją firmę, biorąc doświadczenie, którego nabrał w międzywymiarowym, bezlitosnym molochu i przekładając je na zabawki dla dzieci. Na SCP Wiki znajdziemy wiele przykładów obiektów i opowiadań, które nawiązują do tej wojny Wondertainment kontra fabryka. Weźmy pod lupę na przykład SCP-958, generała Beep, autorstwa Twisted Gears. Generał Beep to seria małych robocików, które uwielbiają rozmawiać z dziećmi na temat historii wojennych, a po jakimś czasie przekazują im instrukcje stworzenia własnoręcznie anomalnych broni. Następnie roboty w jakiś sposób namawiają dzieci do zabawy w wojnę, hucznie zbierając się wszystkie w jednym miejscu, opuszczonej fabryce, niedaleko miejsca zamieszkania dziecka. Nie jest to jednak zwykła fabryka, a przejście między wymiarami do innej fabryki, tej samej, w której wykorzystuje się pracowników i w krwi i pocie tworzy się anomalne obiekty z naklejonym logiem "wyprodukowano w fabryce", a pracujący w niej menadżerzy to istoty o wielu kończynach i mackach. Roboty i dzieci co jakiś czas szturmują placówki fabryki. To odwet Wondertainmenta i wypowiedzenie otwartej wojny swojemu konkurentowi. Ostatnia i najpewniej najbardziej niepokojąca teoria jest także związana z doktorem Wondertainmentem, jednak w trochę inny sposób. Przyjrzyjmy się SCP-2933, panu strasznemu. Jest to 19 z 20 małych panów wyprodukowanych przez doktora Wondertainmenta. Pan Straszny uwięziony jest w częściowo zanurzonej pod wodą stalowej konstrukcji przeżartej rdzą. Gdy jakakolwiek żywa istota wejdzie do tego istnego labiryntu metalu, ich ciała również zostaną dotknięte rdzą w anomalny sposób. Z czasem zaczynają umierać w bardzo długim i bolesnym, agonalnym wręcz procesie. Tak samo sam Pan Straszny jest pokryty ogromną ilością rdzy, w taki sposób, że nie widać już, kto jest pod jej warstwą. Podczas spotkania z członkiem klasy D wysłanym na eksplorację obiektu przedstawia się mu jako Pan Uśmieszek. Obiekt odgarnia rdzę na jego nodze i ujawnia napis Pan Uśmieszek z małych panów doktora Wondertainmenta. Jednak nim to się stało, klasa D zdążyła zauważyć inny napis, który uformował się na nodze z rdzy. Widniało na niej Pan Straszny, własność fabryki. Sam obiekt tłumaczy, że stalowa konstrukcja została stworzona przez jego ojca, który musiał go tutaj uwięzić, że to ochroni przed nim ludzi. Ojciec mu powiedział, że potrzebuje go, ponieważ był chory. W jego wnętrzu znajdowała się rdza, więc przekazał ją panu Uśmieszkowi, żeby jego ojciec mógł w zamian sprawiać, by inni mogli się uśmiechać. Jak pewnie już się sami domyślacie, ostatnią teorią na temat fabryki jest hipoteza, że to sam dr Wondertainment jest fabryką. Nierozłącznie, jak dwie strony monety, produkty fabryki i zabawki Wondertainmenta, to jedno i to samo zło. Teorii jest wiele, informacji mało, a samych możliwości jeszcze więcej. Nie sposób jest odkryć, czym jest fabryka. Tak więc, według jednych może być ona wcieleniem bóstwa Sarkistów, chcących przejąć cały świat swoim chaosem, według innych to ucieleśnienie kapitalizmu w czystej postaci, a według jeszcze innych to pewien uśmiechnięty twórca zabawek, dotknięty śmiertelnym skażeniem. Czymkolwiek by nie była, wiemy, że fabryka jest przerażająco dobrze wykreowanym tworem, a jeśli teorie co do niej spodobały Ci się równie bardzo co ten film, to zachęcam Cię do zostawienia pod nim pozytywnej oceny i subskrypcji, jeśli jesteś tutaj nowy, a spodobał Ci się klimat tych historii. To było wszystko o fabryce, ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.